Kochani, witajcie. Zaczął się październik, pogoda troszeczkę zmieniła swoje oblicze, już nie ma 30 stopni, ludzie szaleją, Boże, dlaczego jest tak zimno, przecież było tak ciepło, a teraz tylko 17 stopni i słońce. No po prostu żenuła. Tu jest 3 na 1, ja się z wami witam. Zaczynajmy! Bum, bum! Bum, bum, bum! Tajfun. Była taka seria, Nowe Przygody Antologia. Tutaj będę odnosił się tylko i wyłącznie do Nowych Przygód Antologii, ponieważ była taka seria w latach 70. Nawet Świat Młodych ją drukował. Niestety nie było mi dane, aby w Świecie Młodych czytać ze zrozumieniem. Możliwe, że przeglądałem jako dzieciak. Potem trafiło do mnie, w rączki mi wpadło wydanie Mandragory, piękne, hardcover, Typhoon, czyli taki... Przepraszam wszystkich, jeżeli kogoś urażę. Funky Kowa z wąsem, troszeczkę taki bardziej bym powiedział inny. Jaki inny? Wydaje mi się, że nie przystający trochę do naszej rzeczywistości. Na pewno był to fajny komiks, jeżeli chodzi o konwencję, jeżeli chodzi o cały zamysł w latach 70. i on się mógł podobać dla ludzi, którzy nie lubili eksperymentów i szukali w komiksie prostej rozrywki. Komiks Typhoon, ten oryginał, do którego nawiązuje antologia, jest fajną ramotą, którą polecam największym fanom komiksu, największym pod tym względem, że często kupują, w ogóle nie krytykują, stawiają na półkę, są zadowoleni, przekartkują, może na zasadzie nostalgii im się to spodoba. Bo nostalgia w przypadku tego komiksu jest słowem klucz. Ja tej nostalgii nie mam, więc pewnie wiele rzeczy mi umyka. Jaka jest antologia, czyli taki tribut Typhoonowi, tribut Tadeuszowi Raczkiewiczowi, jego autorowi, serią wpisaną w lata 70, a nie dzisiaj. I nie wytrzymuje próby czasu. Funky Kowa wytrzymuje wspaniale, zresztą o tym było w osobnym programie. Zapraszam was na Znani, Nieznani, tutaj poświęcone Bogusławowi Pochowi. Natomiast no, Typhoon moim zdaniem jest to bohater, który mimo, że ma wąs, no niestety nie ma brody, dzisiaj by z brodą to lepiej wyglądało, to, no, to po prostu jest bardzo płaska, taka jednowymiarowa, no chwilami mocno taka rozmemłana scenariuszowo historia, no bo to się czyta, zapomina się naprawdę, kiedy przekładamy, posłuchajcie, kolejne kartki, my zapominamy, co było tam dwie kartki wcześniej, także to jest taka historia. Antologia próbuje coś z tym zrobić. Są tutaj różne opowiadania, ale nie zupełnie się to udaje, no bo muszą się poruszać w pewnej konwencji, prawda? Większość tych opowiadań, no, ma błędy oryginału, czyli po prostu jest niezwykle przegadana i no nie siada jakoś tak w głowie. Zaczynamy to przeglądać i generalnie zapominamy, no, to tu było. Raczej jest to płaskie, raczej jest to dla najzagorzalszych fanów. Także posłuchajcie, komiks jest pięknie wydany, brawo Planeta Komiksów, naprawdę pięknie, jedna z najlepiej wydanych takich antologii. Ma wspaniały wstęp, możemy przeczytać tutaj wywiad z Tadeuszem Raczkiewiczem, który już był publikowany, ale jest tutaj przypominany, bardzo dobrze. Ale poza tym, no niestety jest słabo. Natomiast absolutnie nie zmęczył i nie rozczarował mnie nowy komiks Steve'a Wolfa. Pamiętacie go z Księcia Nocy, pamiętacie go z Durango. No niewyobrażalnie pięknie rysuje. No to jest kreska plastyczna, hiperrealistyczna, no niesamowita. Tym razem mamy samotnego Mściciela. To, co jest niesamowite w tym komiksie, że to nie jest kolejne opowiadanie o Dzikim Zachodzie. To jest opowiadanie o bardzo specyficznym momencie Dzikiego Zachodu, ponieważ to jest historia, która zaczyna się tuż przed wojną secesyjną, czyli gdzie Stany się podzieliły i zaczęła się wielka wojna domowa, niezwykle krwawa i brutalna. Nasz bohater ściga pewnego zabójcę, który krąży od miasta do miasta, lub szajkę, lub grupę jakichś morderców, łotrów, wykolejeńców i nazywajcie ich jak chcecie. No i wpisuje się, wpada w sam środek tej walki, za którą stoją i ci, którzy pociągają za sznurki, są na pewno jakimiś znacznymi personami. Z czasem dowiadujemy się kim. Komiks jest niezwykle wciągający, super się go czyta, no po prostu wow. No i to, jak rysuje Wolf, to jest dla mnie mistrzostwo świata. Także posłuchajcie, bardzo dobra rzecz. Jest pierwszy tom Na tropie kaznodziei, 34,99 z Egmontu. No po prostu bardzo, bardzo polecam. Takie mocne 7 na 10. Jeżeli szukacie dobrej sensacji, jeżeli szukacie czegoś osadzonego, w ogóle w jakichś realiach historycznych i pięknie przedstawionego, na pewno jest to rzecz dla was. Także bardzo polecam.
klezmerzy. Są, posłuchajcie, klezmerzy Podbój Wschodu. Jest to reedycja, ponieważ ta historia już się ukazała jakiś czas temu, możliwe, że 10 lat temu, nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu i teraz zdecydowali się o niej przypomnieć i wydać drugi tom. O co chodzi w klezmerach? Mamy, posłuchajcie, przez genialnego Johana Sfara narysowaną historię grajków, historię żydowskich grajków, 10 żydowskich muzyków, którzy po tym jak skończyła się wojna, dalej chodzą, grają po miasteczkach Galicji. To jest taka część, powiedzmy, dzisiejszej Polski, Ukrainy. Początek jest bardzo mocny, gdyż ci muzycy zostają przywitani na obrzeżach jakiegoś miasteczka przez konkurencyjnych muzyków. No oni zostają przywitani nie chlebem i solą, tylko ogniem. Opowiadanie jest niesamowite, z jakimiś onirycznymi motywami, poprowadzona fabuła przecudownie, ona się przelewa, my nie wiemy, czy to jest dalej muzyka, czy ta muzyka jest w tle, czy ta muzyka w ogóle prowadzi fabułę. Ja jestem oczarowany, komiks jest niesamowity. Jeżeli szukacie rozrywki, jeżeli szukacie jakiejś takiej wybitnej historii, która po prostu was uniesie i po prostu polecicie z nią, no. Można przy niej tańczyć, można przy niej, nie mam pojęcia co jeszcze robić, ale na pewno niesamowicie się odprężać albo jakoś tak, nie wiem, się uwznoślać. To klezmerzy są historią dla was. W pakiecie od razu wydawnictwo Kultura Gniewu opublikowało też drugi tom, także jak będzie wam mało tych 130 ponad stron historii, to możecie też drugi tom sobie przytulić i od razu przeczytać. Ja wam to polecam bardziej niż mocno, jest to naprawdę mocne 10 na 10, komiks, który mnie oczarował wiele lat temu, teraz do niego wróciłem i wiecie co, nic się nie zmieniło, jest ciągle tak samo genialnie. To jest tak jak z Mausem, nie wiem, ze Strażnikami, z Wijak Vendetta, z innymi jakimiś takimi genialnymi arcydziełami, które ciągle są równie wspaniałe, po prostu odlot, po prostu odlot, także bardzo, bardzo wam polecam. Ja już kończę. Bardzo miło było o tych tytułach wam powiedzieć. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem.